Witam serdecznie, moi kochani. Zrobimy czytanie z serii Lustro Uczuć i sprawdzimy obecną energię, jeśli chodzi o aspekt męski oraz aspekt żeński. Zobaczymy, co się zadziewa w energiach. Jesteśmy po nowiu w wodniku, jesteśmy w nowym roku smoka, także kochani, tutaj energie się przetasowały i sprawdzimy po prostu, co teraz się dzieje, tak? I jakie są ewentualne szanse, możliwości na to, żebyście mogli się połączyć. Bo zazwyczaj właśnie czytanie z serii Lustro Uczuć słuchają osoby, które mają relacje on-off, nie ma kontaktu, bądź kontakt jest znikomy, tak? Nie wiecie, na czym stoicie, w jaką stronę zmierza ta relacja. Także sobie tutaj powolutku wszystko sprawdzimy, zobaczymy, co nam się pokaże. Ja oczywiście przypominam, że karty nie są wyrocznią, to jest tylko wskazówka i podpowiedź. Wy oczywiście macie wpływ na swoje życie, na podejmowane przez siebie decyzje, także o tym należy zawsze pamiętać. Zobaczmy, moi drodzy, co nam się pokaże w energiach. Aspekt męski, aspekt żeński. Lustro uczuć. No proszę, jakie energie. Jeżeli zastanawiacie się, czy wasz mężczyzna o was myśli, czy was obserwuje, czy ma uczucia do was, jak najbardziej tak. W ogóle tu są tak przeciwstawne energie, tak różne, jeśli chodzi o was i o waszego partnera. No kochani, kobieta to już ma dość. Kobieta ma dość czekania, kobieta odpuszcza, ona już ma w głowie sytuację, gdzie myśli, a on na pewno kogoś ma, na pewno kogoś poznał, na pewno są tam inne kobiety, ja już mam dość siedzenia w głowie, czekania. Dla mnie ta sytuacja jest patowa, nie no, bez sensu w ogóle czekać, tak, wieża. Nie, dam sobie spokój w ogóle, co to ma być, ile można czekać, jak można tak się zachowywać, liczą się czyny, nie słowa. Takie coś mi się pokazało w energii damskiej tutaj. Natomiast jeśli chodzi o mężczyznę, no, myśli o was bardzo mocno, bardzo intensywnie, skupia się na tym, te myśli nie dają mu spokoju, nie pozwalają mu spokojnie zasnąć, przygląda się wam, jest tu obserwacja w internecie, może obserwować wasze konto na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, Snapchacie, gdzie tam macie te konta. Uczucia ma duże, uczucia ma szczere i tu jest połączenie bratnich dusz, bliźniaczych płomieni. No i jego zamiary, spotkać się z wami, tak, tutaj rozmówić. To są bardzo szybkie karty, szybkiego działania, więc być może właśnie w walentynki teraz się spotkacie, będzie odnowienie relacji, będzie jakaś taka szczera rozmowa, ale z jego strony energie są takie, że to wszystko przyspiesza. Jest otwarty na was, jest otwarty na to uczucie, na tą relację, natomiast wy, nie wiem jak długo czekacie na kontakt, ale dla was to już jest po prostu koniec, basta, dość tego czekania. Ile można, jeżeli komuś zależy, no to przecież wiadomo, że liczą się czyny, tak? Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Taka sytuacja. Dosłownie tak, dwie przeciwstawne energie. Kobieta ma dość, kobieta się wycofuje, już po prostu robi odwet. Facet natomiast coraz bliżej. Może to po prostu faktycznie działa ta zasada, że najpierw jedna osoba goni drugą, później jak ta osoba odpuszcza, to ta druga nagle zawraca, goni tę pierwszą. Takie coś mi się tu pokazało, kochani. Dosłownie takie energie. Tak jakby on poczuł, że wy już odpuszczacie i w tym momencie mówi, że musi ruszyć do działania. Kobieta tutaj ma dość. Kobieta stwierdziła, że odpuszcza, że da sobie szansę na poznanie kogoś nowego, że ile można czekać, że to w ogóle nie ma sensu. A jak komuś zależy, to się spotyka, a nie tylko mówi o tym, tak, obiecuje, gdzieś tam gra na zwłokę, na czekanie. Także tutaj widzę, że wy, drogie panie, totalnie odpuściłyście, że już macie dość, po prostu odwracacie się w innym kierunku. Natomiast mężczyznę tutaj mocno ruszyło. On czuje, że trzeba zadziałać, bo może was stracić. No i część z was widzę, że albo da szansę, albo nie da szansy, bo są tu kobiety, które już naprawdę mają dość i powiedzą koniec, ja już tobie nie ufam, nie chcę tego spotkania, po prostu wycofuję się. A są też takie energie żeńskie, które po prostu widzę, że mimo, że macie wściekłość w sobie, ale no naprawdę ta wściekłość to jest już taka, że sięga zenitu, kochani. To pomimo tego dacie szansę. Widzę, że dacie szansę, że jednak gdzieś tam no, te uczucia są, one biorą górę, chociaż no macie dość. Macie serdecznie dość. No widzę, że dużo przeszłyście, tak? Już było kilka relacji w waszym życiu, gdzie ktoś obiecywał gruszki na wierzbie,
nie wywiązywał się z tych obietnic. No i tak jakby stwierdziłyście, że nie, no historia lubi się powtarzać, po prostu bez sensu jest takie czekanie, dawanie kolejnej szansy. Pomimo, że uczucia są, to jednak no, trzeba czasem wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, tak? Kiedy odpuścić. Także tutaj są takie energie, no. No, mężczyzna bardzo chce, on czuje to przyciąganie. Widzę, że tak jakby już sobie poradził z problemami, bo nie pokazują mi się żadne problemy przy nim, żeby się tam z czymś borykał, czy po prostu dźwigał to wszystko. Jest gotowy otworzyć się na was. Ale tak jak mówię, tutaj nie wszystkie panie się otworzą. Niektóre panie już zrobiły odwet i rachciach ciach pozamiatane. Tu będzie walka. No, tu będzie ewidentnie walka. Natomiast powiem tak. 80% kobiet na pewno nie da szansy. Wy już po prostu macie dość. Może czekacie już kilka miesięcy, nawet lata. Ja mam takie klientki, gdzie naprawdę 5-6 lat czekają. Ale kochani, no po prostu trzeba faktycznie patrzeć na czyny, nie na słowa. No cóż ja mogę? Tu jest blokada na kontakcie, tu jest blokada na spotkaniu. Widzę, że kobiety nie dopuszczą do siebie tego mężczyzny, że już mają dość, tak? Ile można? Może będzie jakiś tam procent pań, że się zgodzą na to spotkanie, ale no, powiem panowie, przechlapane macie. Dosłownie i w przenośni. Macie przechlapane, pozamiatane po prostu. Tutaj kobiety się wkurzyły, koniec tego, tak? Po tym nowiu w wodniku ostre cięcie. Nie ma zmiłuj. No cóż. Jak sobie ktoś naważył bigosu, tak teraz musi go zjeść. No czasami tak bywa, kochani. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że no, można kogoś kochać, ale ile można czekać, ile można kogoś zwodzić. Ja też osobiście uważam, że jeżeli ktoś kogoś kocha, to też no, chce te osoby widzieć, tak? A nie później, 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 odwleka spotkania. Można mieć problemy w życiu, ale no kochani, no, siłą rzeczy nie ma czegoś takiego. No, jak ktoś kogoś kocha, to walczy, a nie blokuje się, wycofuje pod pretekstami, wymówkami. No takie coś tutaj widzę w tych kartach, że wy macie dość i ja czuję tą energię i tak jakby to przeze mnie przemawia, że ja teraz poczułam tą waszą wściekłość, dosłownie. Czuję taki ścisk w gardle, jakbyście nie chciały po prostu mówić o tych uczuciach, o tym, co czujecie, że wzbiera w was ta złość, taka niechęć. No i jest tutaj dużo takiej negatywnej energii. Jeżeli chcecie przeze mnie przemawiać, a myślicie, że wasz mężczyzna słucha na przykład czytania, no to pozamiatane, dosłownie, pozamiatane. Tutaj już nie ma opcji, że wy chcecie dać szansę. No, jeżeli to ma przeze mnie przemówić, to postaram się to powiedzieć tak dosadnie, no ale no nie wiem. Jeżeli, kochani, czujecie, że to jest bratnia dusza, bliźniaczy płomień, że no, mężczyzna okaże skruchę, że faktycznie się postara, to może warto dać szansę. Natomiast, no wiadomo, każdy ma inną sytuację, to czytanie jest totalnie ogólne. Ja tu zebrałam wszystkie energie, nie z każdym to będzie rezonowało. Natomiast, jeżeli faktycznie to były sytuacje typu trójkąt, ktoś był nieuczciwy, tak, zdradzał na boku, miał kogoś, no to faktycznie trzeba się odciąć. Natomiast, jeżeli to była sytuacja, że ktoś miał jakieś chwilowe problemy, takie duże problemy, nie to, że jakaś tam błahostka, ojejku, bo sobie w pracy nie radzę, to się z tobą nie pospotykam, bo muszę najpierw pozałatwiać sprawy zawodowe. No, to nie jest wymówka. Ale może ktoś faktycznie gdzieś zamykał jakiś związek, jakieś rozwody, jakieś dzieci w tle. Może ktoś po prostu, nie wiem, był po ciężkim rozstaniu toksycznym, nie mógł sobie z tym poradzić. No to czasami, kochani, no trzeba to zrozumieć, tak? Różne są sytuacje, różni są ludzie. Dlatego mówię, no to jest totalnie ogólne. Ja tutaj widzę już zamknięcie ze strony kobiet. No takie zamknięcie. No wy już trzaskacie drzwiami, tak? Już nie ma po prostu zmiłuj. Nie wiem, kochani. Ja w każdym razie, jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych, bo wtedy wyciągnę wasze energie, zobaczymy, co tam u was się zadziewa. No bo to ogólne to naprawdę jest dzisiaj takie specyficzne. Bardzo dziwne czytanie, zwłaszcza, że zbliżają się walentynki, taki no, uczuciowy czas. Może tak być, że nie wiem, wasi panowie zechcą się z wami spotkać, porozmawiać, jakoś odnowić relacje, tak? Dołożyć do tego kominka, żeby nie zgasł. No ale widzę, że panie tutaj stoją okoniem, tu jest już po prostu. No, naważyło się troszkę tego. Wybucha złość. Cóż, no, trudne czytanie, powiem szczerze. Jak je czytam, to aż sama czuję w sobie właśnie taką dziwną blokadę, jak wy byście nie chciały po prostu
już w ogóle tego człowieka widzieć na oczy. Nie wiem, co wam zrobił, ale faktycznie ta złość jest duża. I macie dość i zamykacie to. No, być może są tutaj takie panie, które miały ciężką sytuację, więc to jest całkowicie zrozumiałe, tak? Natomiast no, ze strony mężczyzny widzę piękne uczucia. Może warto dać szansę. Zobaczmy kartę wyroczni dla was. Uwierz w niemożliwe. No właśnie. Wam się wydaje niemożliwe to, że on tu przyjdzie, że będzie odnowienie kontaktu, a tutaj jednak bam. Księżycologia, karta wyroczni mówi coś innego. Także moje drogie panie, no cóż, to jest wasza decyzja, wasze życie oczywiście, tak? Ja tylko przeczytałam energię z kart. Tak jak powiedziałam, jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych, wtedy sprawdzimy waszą osobistą sytuację, tak? Będę miała z wami połączenie, no to też będzie inaczej. W każdym razie zapraszam. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.